Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy, a kto czyta, żyje podwójnie. 23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki. Można go uczcić na wiele sposobów. Najprościej spędzić wieczór z książką ulubionego autora w ręku, bo w erze internetu i portali społecznościowych to wciąż książka jest prawdziwym kluczem do wyobraźni. Karolina Komada. Kryminały, romanse czy też komiksy, które przechodzą swój renesans. Mangi i komiksy. Mamy potężny zbiór, jeden z największych w regionie, być może jeden z największych w Polsce. Książki, ich ogromny wybór sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od preferencji. Pan Zbigniew w książkach szuka wiedzy i szuka jej od 30 lat w tym samym antykwariacie. Ja lubię książki historyczne, przewodniki po różnych krajach, tak na przykład jeżeli jadę gdzieś na wycieczkę, to z reguły rok się przygotowuje. Na przykład jadąc do Chin czytam przez rok wszystko, co na ten temat można było dostać. W bibliotekach czy antykwariatach można dostać sporo pozycji. Aktualnie popularnością cieszy się gatunek young adult skupiający się na doświadczeniach związanych z nastoletnim okresem dorastania. Jednak to nie młodzież jest przeciętnym czytelnikiem. Takich aktywnie czytających, czyli takich, którzy odwiedzają nas przynajmniej raz w miesiącu, mamy ponad 10 tysięcy, ale tak w ogóle jest ich znacznie więcej. Rocznie odnotowujemy 125 tysięcy odwiedzin i naszym użytkownikom wypożyczamy, udostępniamy ponad 250 000 jednostek inwentarzowych każdego roku. Przeciętnym czytelnikiem biblioteki publicznej w Polsce i w województwie śląskim jest kobieta z wyższym wykształceniem w przedziale wiekowym 25-44 lata. Choć według badań Biblioteki Narodowej wynika, że czytelnictwo wzrosło 9 punktów procentowych w 2023 roku, to do Szwedów, Francuzów czy Węgrów, gdzie czytelnictwo jest na poziomie 70%, to wciąż nam wiele brakuje, a czynników, dlaczego nie czytamy, jest wiele. Ta oferta kulturalna jest bardzo szeroka, czyli książka rywalizuje z kinem, z teatrem, z konsolami, ze wszystkimi różnymi historiami, z wyjściem na miasto itd. itp. Plus ceny książek też nie należą do najniższych. Znaczy ja uważam, że książki są tanie, bo to jest kwestia dwóch kaw, powiedzmy, w jakiejś popularnej sieciówce. Trzy, że jednak trzeba troszkę wysiłku intelektualnego, żeby się na tej książce skupić. No a możemy iść na jakiś głupawy film do kina i wtedy jednym uchem i okiem nam wlecie, a drugim wylecie. Dlatego też w Światowy Dzień Książki Fundacja Ekologiczna Arka startuje z akcją Książka za drzewo. Za każde posadzone drzewo można otrzymać książkę. Przede wszystkim my chcemy Państwa nagrodzić za to, że sadzicie te drzewa. Ludzie nam przysyłają swoje zdjęcia, chwalą się tymi nasadzeniami, są to szkoły, przedszkola, są to firmy. Za każde posadzone drzewo my nagradzamy książkami używanymi. Mamy tych książek bardzo dużo, więc stworzyliśmy taką arkową biblioteczkę. Przygotowaliśmy przeszło 500 pozycji, które można na książce, na stronie Książka za drzewo po prostu sobie wybrać w nagrodę za posadzone drzewo. Dzięki akcji książki dostają drugie życie. Czytelnictwo jest pielęgnowane, a drzewa produkują tlen ważny dla nas wszystkich.